Słyszałem taką ciekawą, niezwykłą wręcz opowieść pana Jacka Polikowskiego. To jest znany terapeuta rodzinny, małżeński. I pan Jacek Polikowski opowiadał, że pewnego razu córka po prostu wprawiła go w osłupienie. To, co mu powiedziała, go tak zaskoczyło, że długo nie mógł dojść do siebie i bardzo mocno przyczyniło się to do tego, że zaczął na ten temat bardzo dużo myśleć. Otóż właśnie jego córka pewnego razu powiedziała do niego: tato, wyobraź sobie, że budzisz się rano, otwierasz oczy i się okazuje, że wszystko, co posiadałeś, zostało ci zabrane, że nie masz w zasadzie prawie nic, że wszystko znikło, wszystko zostało ci odebrane, zostało ci naprawdę niewiele, bo zostało ci tylko to, za co dzień wcześniej podziękowałeś Panu Bogu. Za co podziękowałeś, to zostało, a za co nie podziękowałeś, to wszystko zostało ci zabrane. Moi drodzy, bardzo sugestywne i bardzo piękne przesłanie. Czy w moim sercu jest wdzięczność? A mamy za co dziękować. Mamy wiele dóbr w naszym życiu. Nam się wydaje, że to jest coś normalnego. Oczywiście to są dobra materialne, to jest dom, to jest majątek, który posiadamy, ale też i inne dobra, jak zdrowie, jak osoby, które kochamy, osoby, które okazują nam swoją życzliwość. To wspaniały ogród, który kwitnie za oknem. To wspaniałe krajobrazy, również nasza wiara, zbawienie, które nam przyniósł Pan Jezus. Czy za to jesteśmy wdzięczni Panu Bogu? I chciałbym, abyśmy dzisiaj, ja na koniec do tego jeszcze wrócę, do tej wdzięczności, ale właśnie, żebyśmy rozważyli tę dzisiejszą Ewangelię o przemienieniu Pańskim właśnie w tym kontekście, w kontekście paschalnym. Bo ta Ewangelia, którą podaje nam Wielkopostna Niedziela, nie jest bez znaczenia o tym, jak Pan Jezus zabiera ze sobą swoich wybranych uczniów, Piotra, Jana i Jakuba, i idą na górę przemienienia, na górę Tabor, chociaż Ewangelia nie podaje nam nazwy tej góry, ale możemy się domyśleć, śledząc, że tak powiem, trajektorię wędrówki Pana Jezusa, to wszystko wskazuje na to, że to była góra Tabor. I tam wybrani apostołowie doświadczają tego niezwykłego zjawiska, jakim jest przemienienie Pana Jezusa. Oni doświadczyli tej rzeczywistości nadprzyrodzonej. I tam, w tym wydarzeniu, jak czytamy Ewangelię, obok Pana Jezusa pojawiają się dwie starotestamentalne postacie. Mojżesz i Eliasz. I warto się przyjrzeć tym osobom, bo jest coś, co łączy Pana Jezusa, Eliasza i Mojżesza. Oczywiście wiele elementów można znaleźć, ale chciałbym zwrócić uwagę na dwa takie elementy, które mogą nam pomóc właśnie w przeżyciowości tego Wielkiego Postu. Mianowicie jednym takim elementem, który łączy Mojżesza i Eliasza z Panem Jezusem, to jest góra. Moi drodzy, Mojżesz otrzymał od Pana Boga tablicę z przykazaniami, z dekalogiem, właśnie na górze Synaj. To tam doświadczył bliskości Pana Boga, który przekazał Mojżeszowi te tablice. Działo się to na górze. Podobnie Eliasz na górze Choreb doświadcza bliskości Pana Boga. To tam z Nim rozmawia. Tam Pan Bóg do niego przemówił w ciszy. Właśnie na górze Choreb. I Pan Jezus na tej górze Tabor, gdzie dokonuje się Jego przemiana, kiedy jaśnieje tą swoją chwałą Bożą i utwierdzający w tym głos Ojca: to jest mój Syn, Jego słuchajcie. To Pan Jezus z tej góry zejdzie. To jest góra tylko czasowa. On zejdzie z tej góry i pójdzie na inną górę, na Golgotę, żeby tam dokonać tego dzieła zbawczego, żeby nas wyrwać z mocy szatana. Góra, która jest znakiem obecności Boga,
Boga, który chce wejść w nasze życie. I czyni to właśnie przez Jezusa Chrystusa i dar zbawienia. A drugim elementem, który łączy Mojżesza i Eliasza z Panem Jezusem, a równocześnie przy tym i z nami, to jest ta symboliczna liczba 40. Kochani, Mojżesz tam na górze Synaj, gdzie otrzymał dekalog od Pana Boga, to tam przebywał 40 dni. 40 dni przygotowywał się do spotkania z Panem Bogiem. Dokładnie 40 dni. I Eliasz z kolei, który idzie przez pustynię na górę Horeb, to również ta wędrówka trwa także 40 dni. I Pan Jezus, który rozpoczyna swoją mesjańską działalność, jak słyszeliśmy tydzień temu, 40 dni przygotowywał się na pustyni. I nasz 40-dniowy okres postu to również dojrzewanie i odkrywanie obecności Pana Boga. To jest wchodzenie na górę. To jest doświadczenie tego daru, jaki otrzymaliśmy od Pana Boga. Pan Jezus wziął apostołów na górę, aby przez to przemienienie mogli być umocnieni. Po to, aby się nie zgorszyli krzyżem, kiedy przyjdzie już ten moment Paschy, kiedy Pan Jezus będzie ofiarował siebie. Po to, żeby się przebili przez swoje wyobrażenie, na czym ma polegać mesjaństwo. Bo mieli bardzo przyziemne wyobrażenie, jak siedzimy na kartach Ewangelii. I potem dopiero odkryli, dopiero potem, zwłaszcza dzięki Duchowi Świętemu, mogli doświadczyć, na czym to wszystko polegało. Czego dotyczy to zbawienie. Jak wielkim jest darem. Pan Jezus tam ich właśnie przygotowywał, żeby ten krzyż nie stał się zgorszeniem. Możemy powiedzieć, że tak średnio Panu Jezusowi wyszło to przygotowanie. Bo z 12 apostołów tylko jeden, a z tej trójki, która była na górze, no to 1/3, bo tylko ja w zasadzie został cały czas wierny Panu Jezusowi. Wszyscy się rozpieszli. Wszyscy się zgorszyli tym krzyżem. Oczywiście potem dojrzeli oprócz Judasza. Dojrzeli do tego, aby odkryć sens i znaczenie tej ofiary Pana Jezusa. Na czym polega tak naprawdę Pascha? Ale tam ich Pan Jezus przygotowywał, żeby nie ulegli zgorszeniu, żeby nie odeszli od Niego. Wtedy, kiedy ten ich obraz cały, na czym polega mesjaństwo, runie. I moi drodzy, my też potrzebujemy takiej góry Tabor, potrzebujemy umocnienia, potrzebujemy doświadczenia, kim jest Jezus Chrystus naprawdę, jako Zbawiciel, jako Syn Boży, aby nie ulec zgorszeniu, aby nie odejść od Jezusa Chrystusa, podczas gdy cały świat, jak widzimy, się wali. To, co się dzieje obecnie na świecie. I atak, który dotyka Kościół, zarówno od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej. I będzie to wszystko coraz bardziej się nasilało. Obyśmy nie dali się zwieść złemu, obyśmy nie dali się zgorszyć, obyśmy dokonali wierności Panu Jezusowi. I dlatego, moi drodzy, trzeba nam trwać przy Chrystusie. I ta góra, na której dokonuje się zbawienie, do której dojrzewamy właśnie przez 40-dniowy okres Wielkiego Postu. To jest ofiara Pana Jezusa. To jest to, co się dzieje podczas każdej mszy świętej. Dlatego ona jest tak bardzo ważna. To dlatego tak mocno się bije na alarm. Kiedy bardzo wielu rezygnuje z tej Eucharystii, z mszy świętej, z ofiary Jezusa Chrystusa, gdzie właśnie na tej górze, tutaj na tym ołtarzu dokonuje się zbawienie świata. Eucharystia w języku greckim to znaczy dziękczynienie. My mamy za co dziękować Panu Bogu. I warto każdego dnia to czynić. I chciałbym dzisiaj sprowokować was właśnie do tego, aby pomyśleć o wdzięczności Panu Jezusowi. Mamy za co dziękować, oczywiście. Za rodziny, za miłość, której doświadczamy. Mamy wiele dóbr, wiele wartości, za które powinniśmy być Panu Jezusowi wdzięczni. Ale ponad to wszystko, najcenniejszą wartością, to, za co powinniśmy być wdzięczni, to jest zbawienie. To jest ta miłość Jezusa Chrystusa, która rozlała się z krzyża na Golgocie, z tamtej góry właśnie, tak bardzo ważnej dla nas. Rozlała się miłość na cały świat i na każdego z nas tutaj obecnego. I tutaj dzisiaj, na tej Golgocie, jaką jest ołtarz,
Jest składana ofiara Jezusa Chrystusa z miłości do każdego z nas. I tutaj się ta miłość rozlewa. Niech ta msza święta będzie prawdziwie Eucharystią, czyli dziękczynieniem za dar zbawienia, że Chrystus wyzwala nas z mocy szatana, z mocy grzechu, z mocy śmierci i prowadzi nas do pełni szczęścia w swoim królestwie. Niech nasze serca dzisiaj tą Ewangelią i liturgią będą sprowokowane do tego, aby nieustannie budzić w swoim sercu wdzięczność Jezusowi Chrystusowi przede wszystkim za zbawienie, przede wszystkim za to, czego jesteśmy tutaj świadkami naszego zbawienia. Amen. Słyszałem...